Vai, ci sto! Yeah, baby. Do you wanna dance? Yeah! Bella cica. Sprawdzę kamerę. Piano. Mocniej. Jesteś mały Fred. A to co to jest? Co? Mogę nacisnąć? Nie. Co to jest? Nie, to jest takie zbyt prysznice. Salat plastiki? Tak. Zobaczcie świadectwo mojego chrześniaka. A dobre czy nie sprawdzałaś? Sprawdzałaś czy dobre? Nie. Zobaczymy czy tatusiowi chrzestnemu przyniósł jak to się mówi, dumę. Technologia. Technologia. Nie znam. Sety, a ty masz 10. E sportive finale voto. No co ze sportive? No, 7-9 na ginnastikę. A czemu nie 10? La raga. Buongiorno. Buongiorno, salut Antonio. Now I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me of my Lexus coupe. That's why I'm all up in your grill, trying to get you to a hotel. You must be a football coach, the way you got me playing the field. So baby give me that toot toot, let me get that beep beep. Running her hands to my fro, I'm bouncing on 24s. And like they say Charizard, Charizard, wielkie powielki pająki stawiają mnie na tapecie. Co ty robisz? Nie wiem, co wziąć. Po co? Wiesz, że to jest karalne? Nie można znęcać się nad roślinkami. No. Ej, ziomek. Nie wolno. Nie rób tego. Wolno. Nie rób tego, powiedziałem. Wolno. Nie można. Dzień dobry wszystkim, witamy w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj przyjechaliśmy nad morze, ale nie wiedzieć czemu jeszcze nad nim nie jesteśmy, tylko siedzimy przy stole. Aha. Dlaczego? Chyba, bo musimy kupić bułki. A, musimy kupić bułki. A tak naprawdę mamy jeszcze jakieś biurokratyczne rzeczy do zrobienia i później szt, nad morze. No, co? Morze. Nie zaplułeś mnie. Także do zobaczenia z nad rzeki. Nad rzeki nie, nad morzem. Sprawdzałem cię. Stretch navigator, we got food everywhere, as if the party was catered. We got fellas to my left, honeys on my right. We bring them both together, we got drinking all night. Then after the show, it's the after party. Yeah, and after the party, it's the hotel lobby. Then around about four, you gotta clear the lobby. And take it to your room and fuck somebody. Kill like a toot-toot. Let me get that. Czy wyczułaś się? Nie. Umiem tańczyć? Nie. Tak. Wiem, że umiem. E, ziomek. Ziomeczku, co jesz? Kanapkę. Z czym? Prosciutem. Z czym masz? Prosciutem. Ej, a ja? I też. Yeah. It's a freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun, yeah. Girl, we are finished, fucking windows up, blasting the rain. Bycia we Włoszech McDonald's, ale nie, ja nie jem. Nie dlatego, że jestem taki fit, tylko po prostu nic mi się nie chce. Chyba, że będzie coś takiego włoskiego. Myślicie, że będzie coś włoskiego? Yeah, zobaczcie, nowe McFlary z czekoladkami włoskimi, bierę. Te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una
nie wychodzi, co? Nie. Co zrób? Spróbuj. Spróbuj teraz, masz 3 zawody. Ale czekaj, muszę zobaczyć, będzie upala. 110 i idę upala. Cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista. ¿Me escuchas? 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 ¿Me Te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Digo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre. Wróciliśmy z nadmorza i będziemy sobie robić teraz maseczkę. Tylko to nie będzie zwykła maseczka, dlatego to będzie maseczka taka jak na reklamach oglądałem. Peel off. Czyli jak to się nazywa? Peel off. Czyli czarna maseczka. Black mask. Black mask. I Sara mówi, że tutaj mam trochę brodę, więc może to trochę boleć. Robimy taki challenge, że Sara będzie mi zdejmować czarną maskę. Piszcie w komentarzach, czy próbowaliście już tego. A ty już to próbowałaś, nie? Parę razy. Tak, ale tylko tak na nosie tutaj. O, tylko na nosie? A teraz robimy całą twarz. Starczy nam tego? Tak, to starczy. Yeah, tu zaczynamy. Hej, tu wasza ulubiona blogerka modowa. Dzisiaj będziemy testować czarną maseczkę. Black mask. Pilot. Zapraszamy. I am fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man. Gównie, w gówno w twarz wsadził. No, przypłakał. Niemiec spłakał jak sprzedawał. Wtedy robimy? Czekamy. Ile czekamy? Pół godziny. Pół godziny? Potwór jesteś! Jesteś potworem! Patrz, jego szczeklizna. Szczeklizna? No. Nie. Dobrze, także założyliśmy maski i teraz będziemy czekać pół godziny. Odezwiemy się do was za 30 minut i zobaczymy, jak będę to zdejmował. Czego chciałaś tutaj? Później będziesz czuł, jak ci zastyga twarz. Mostę, jak zastyga ci twarz, dzięki tej masce, to nie możesz jeść, pić, uśmiechać się, otwierać w ogóle buzi. I nie możesz maszczyć czoła. No, to co wolno, jak nic nie wolno? Nie muszę cię. I ja cię nie. Ja łapki. Nie, nie, mam cię bluzkę. Luksa. Lukuś. Tu to pójdzie ci. Wracamy za pół godziny, nie? Tak, albo szybciej. Minęło jakieś 10 minut, więc na razie jest spoko i chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj wybiło mi 100k na Insta, także dziękuję bardzo za wszystko. Jeśli ktoś tu jeszcze mnie nie instagramuje, czyli nie followuje mnie na Instagramie, zapraszam, znowu mi się to uda. Tu jest mój Instagram, jeśli chcecie, to zapraszam, mam już 100k, więc bardzo jestem zadowolony. Wchodźcie też na Sary Instagrama, będzie tutaj. Jak mi się uda to zmontować, to będzie tutaj. Mamy, czekamy jeszcze 20 minut i później będzie wielkie zdejmowanie. Słuchajcie, minęło pół godziny, Sara jak patrzy się na mnie, to mówi, że będzie strasznie, ale dobra, zdejmujemy. Jak ty mi zdejmujesz, tak? I teraz następny, tutaj wasza ulubiona vlogerka modowa. Po tym jak nałożymy maskę i ona wyschnie, trzeba wyjąć włosy spod maski, bo jest się debilem i maskę kładzie się na włosy. Piszcie w komentarzach, czy już robiliście taką maseczkę. Ciao. Ciao, ciao. But daylight is so close, so don't you worry about a thing. We're gonna be alright.
się umyliśmy. Jak to, jak poszło? Dobrze. Spoko, nie? Mhm. Ale taka jest gładka. Dobra, to że wasza ulubiona vlogerka modowa poleca ten towar i chcielibyśmy się z wami pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Co tam, Olo? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się kolejny film z losów mojej szalonej rodzinki, bo widzicie, że nie mam tutaj wcale zdrowych osób w rodzinie. Jeśli chcecie więcej film z tymi jełopami moimi, z tymi, z moją szaloną rodziną, piszcie w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym filmie. Siema! Nara!